Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj zapraszam na prostą, ale przepyszną sałatkę z młodego bobu. Do tego suszone pomidory, świeże zioła, cebulka, odpowiednie przyprawy i naprawdę raz, dwa można wyczarować przepyszną, sycącą sałatkę, która jest idealna do pieczywa. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Przepis i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz filmik. Zaczynamy! Mam tutaj 500 g bobu, gotuję go w zasadzie w dowolny ulubiony sposób. Ja gotuję w lekko osolonym wrzątku z przyprawami al dente, to znaczy naprawdę kilka minut, tak żeby bób był ugotowany, ale jędrny i po obraniu z łupiny miał taki piękny, żywy kolor. Jak ugotować go moim sposobem pokazuję w osobnym filmiku, link oczywiście podam, ale można go ugotować tak jak chcecie i tak jak lubicie. I teraz bób po ugotowaniu odcedzam i zostawiam do ostygnięcia. Kiedy ostygnie, obieram go z łupinek. Łupinki do tego przepisu nie będą mi już potrzebne. Potrzebuję tylko wnętrza jędrne o pięknym, żywym, zielonym kolorze i przekładam je do przygotowanego obok talerza. Bób obrany, odstawiam go na chwilę na bok i szykuję proste dodatki. Pół małej cebuli bądź ćwiartka dużej, kroję ją w bardzo cienkie, niemalże cienkie jak papier, pół talarki lub piórka. Chodzi o to, żeby cebula była bardzo drobno pokrojona, żeby nie dominowała w tej sałatce. Można także sięgnąć po jakąś łagodniejszą cebulę, na przykład szalotka będzie tutaj doskonała, ale czerwona czy biała także się sprawdzą, tylko trzeba ją naprawdę cienko pokroić i żeby jej nie było za dużo. Cebulę dodaję do bobu. Można ją także zanurzyć na krótko w soku z cytryny bądź podsmażyć na niewielkiej ilości oliwy z oliwek. Wtedy także nie będzie miała ostrego smaku. Teraz gałązka świeżego oregano. Biorę tylko listki i bardzo drobno je siekam. Po czym dodaję do bobu. Jeden bardzo mały, naprawdę niewielki ząbek czosnku lub tak jak w moim przypadku pół ząbka czosnku. Przeciskam go przez praskę lub bardzo drobno siekam i oczywiście dodaję do bobu. I na koniec kilka suszonych pomidorów. Ja biorę takie z zalewy, trzy dość spore i kroję je w drobne paski. Skrapiam oliwą z suszonych pomidorów, ona jest pełna smaku i naprawdę bardzo dobrze będzie tutaj pasować. Oliwy tyle, ile lubicie. Ja daję jakąś niepełną łyżeczkę. Z grubsza mieszam i za chwileczkę będę to doprawiać. Tylko solą i czarnym pieprzem, żeby nie zdominować smaków i przyprawami. Solidna szczypta soli, szczypta czarnego pieprzu. Całość dokładnie mieszam. I naprawdę żałujcie, że nie czujecie tego zapachu, bo jest doskonały. Sprawdzam smak i jeśli już mi odpowiada, sałatka jest gotowa. Naprawdę super, można podawać od razu, ale ja lubię jeszcze ją pod przykryciem na jakieś 30 minut wstawić do lodówki, żeby porządnie się schłodziła. Smaki się wtedy dobrze przegryzą i finalny smak jest pełniejszy i dużo, dużo lepszy. No i tak to wygląda po pobycie w lodówce. Cebulka przyjemnie zmiękła, a całość nabrała głębokiego, przyjemnego, wyrazistego smaku i pachnie nadal wspaniale. Jeśli chodzi o sposób podania, to serwuję tak jak sałatkę. Najlepiej nam smakuje z pieczywem świeżym bądź opieczonym. Ponieważ bób jest gotowany krótko i z odpowiednimi dodatkami, praktycznie minimalizujemy prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych, które się tradycyjnie wiążą z bobem. No i jest to naprawdę bardzo smaczna sałatka, do tego prosta, więc gorąco zachęcam do jej przygotowania. Dedykuję ją szczególnie wszystkim miłośnikom bobu i powiem tak, u nas zniknie ona naprawdę bardzo szybko, więc ja z przekonaniem polecam i na koniec tradycyjnie życzę smacznego.